Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Z tej strony Paweł, a dzisiaj na odcinku przyjrzymy się spotkaniu Interu z AS Romą i zobaczymy też, jak wygląda układ tabeli po 10. kolejce Serie A. Tak więc bez zbędnego przedłużania, lecimy dalej! AS Roma grała defensywnie przez całe spotkanie z Interem Mediolan, ale nie urywała nawet punktu. Rzymianie popsuli widowisko. W Mediolanie zmierzyli się pucharowicze. Inter walczy w Lidze Mistrzów, a AS Roma w Lidze Europy. W podstawowym składzie Rzymian znalazł się Nikola Zalewski, który grał na pozycji lewego wahadłowego. Inter mógł objąć prowadzenie już na samym początku spotkania, gdyż w poprzeczkę trafił Hakan Çalhanoğlu. Były fragmenty dominacji Interu, w których raz za razem kotłowało się pod bramką Rui Patricio. Natomiast podopieczni José Mourinho wyszli z tego obronną ręką. Szanse na bramkę zmarnowali Lautaro Martinez, Federico Di Marco i Marcus Thuram. W pierwszych 45 minutach Rzymianie skupili się na bronieniu dostępu do własnej bramki. Kibice Interu z pewnością chcieliby sobie jeszcze pogwizdać na Romelu Lukaku, ale Belg rzadko miał piłkę przy nodze. Na początku drugich 45 minut kibice zamiast bramek oglądali żółte kartki. Piłkarze grali dość agresywnie i mecz momentami był bardzo brzydki. Gorąco zrobiło się dopiero w ostatnim kwadransie. Najpierw Jan Sommer obronił strzał Cristante, a chwilę później strzał Hakana Çalhanoğlu minął bramkę Rui Patricio. Upragniony gol dla Interu Mediolan padł w 81 minucie po dośrodkowaniu Federico Di Marco. Obrońcą urwał się Marcus Thuram i skierował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Tym razem defensywa Romy popełniła błąd w kluczowym momencie i straciła bramkę. Podopieczni José Mourinho nie dali rady już odpowiedzieć Interowi i więcej bramek nie padło. Po zwycięstwie Inter jest pierwszy z przewagą 2 punktów nad drugim Juventusem. Trzeci Milan traci do Interu 3 punkty. Na 4. miejscu jest Atalanta. 5. pozycja należy do Napoli. Sytuacja na dole tabeli prezentuje się następująco. Na samym dnie jest Salernitana, która w dalszym ciągu nie wygrała spotkania w sezonie. Na 19. miejscu jest Cagliari, które wygrało pierwszy mecz w sezonie. 18. lokata należy do Empoli. Cagliari traci do bezpiecznej pozycji 2 oczka, a Empoli 1. Tak więc z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z Wami żegnam, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, widzimy się już jutro. Miłego dnia, cześć!